W ogóle jak się tu czujesz? Ja się tu bardzo dobrze czuję, bo ja przyjechałem jako gość pozbawiony zadań, więc właściwie wypoczywam, chodzę sobie i patrzę. I robi mi to przyjemność dużą. Wzruszam się, kiedy patrzę na różne prace, albo nie muszę nigdzie iść. Czasami ktoś mi mówi o czymś, co się dzieje i wtedy się przyklejam do ludzkich takich kup, większych lub mniejszych. Odklejam się, kiedy chcę, mam komfort. Zazdroszczę ci. Za chwilę też to będziemy mieli. Mam hotel całkiem przyzwoity. Dobre śniadania. Kurde, jak cię słucham, to wiesz co? Nie mam w ogóle żadnej w ogóle wątpliwości, że jakby rozmawiam z człowiekiem, który rozumie, co to jest kultura niezależna. My zostaliśmy wynajęci do zrobienia mapy kultury niezależnej Polski i wykonaliśmy to cały rok z frikami. Ale kultura niezależna to jest która? To znaczy, gdzie przebiega ta granica? Bo ja mam z tym problem, szczerze mówiąc. Bo ja nie wiem, moja niezależność, na czym miałaby polegać. Chyba jestem dość zależny. Definicja nie istnieje. Dyskusja jest rozpętana. I to zrobiliśmy my, bo my sami nie wiedzieliśmy i chcieliśmy dociec. Dla mnie nie ma jasnych i ostrych pojęć. I nie ma też granic tak jasnych. To, o czym mówisz, to, że jakby wiesz, na przykład to, że jesteś wystawiany na dużych scenach, dla nas nie jest powodem do tego, żeby zachwiać pojęcie niezależności. Ale jeżeli ktoś by ci powiedział, że twoje wideo trzeba przymontować gdzieś, albo coś w nim wyciąć, bo jest nieciekawe. Niemożliwe. Ale nigdy też się coś takiego nie zdarzyło. Nie miałem tego rodzaju problemów nigdy w życiu. A uczestniczę w tym systemie oficjalnym, no bo wystawiam w galeriach, wiesz, koncerty mam na oficjalnych festiwalach i tak dalej. I nigdy mi system jako taki nie przeszkadzał, więc ja jestem też, nie mam żadnego związku z antysystemowością, ani nigdy nie szukam alternatywnych form do pokazywania sztuki. Czy uważam, że to ten system, który jest dobry. Nie przeszkadza mi. Więc też się zastanawiam, czy jestem artystą niezależnym. No to poruszyłeś ważną nutę, bo jeśli rzeczywiście zgadzamy się na wszystko, czy też powiedzmy akceptujemy, to czy to znaczy, że już przestajemy być niezależni? No nie wiem, żyję z tego. Ja też. To jest moja praca i nie mam większych problemów z tym, jak to wygląda. Nie buntuję się. Zajmuję się czym innym. A zobaczyłeś tutaj coś takiego ważniejszego dla ciebie bardziej, co byś się chciał podzielić? Tutaj? Podobał mi się wykład Baumana, dlatego że on pięknie kaszlał, także myślałem, że on umrze. I to wycierał się tą chusteczką i też jego elokwencja robiła na mnie wrażenie duże. I właściwie to miałem taką przyjemność słuchania, jak ktoś pięknie w słowa ubiera coś, co mnie w ogóle nie interesuje. Bo treść tego, o czym mówił, w ogóle mnie nie interesowała. Jakieś losy tam kultury europejskiej, Europy i tak dalej. To są rzeczy, które w ogóle mnie nie obchodzą. Natomiast sama przyjemność z oglądania tego człowieka była wielka. Ogromna. Tak. Zgadzam się z tobą. Nie zajmujemy. Może jeszcze się spotkamy dziś. Bardzo dziękuję. Okay. Było mi miło. Cześć.